Jak tworzyć media, żeby były bardziej wiarygodne i obiektywne, czyli po prostu lepsze? I czy te nowe technologie bardziej szkodzą, czy może jednak pomagają? O tym i o wielu podobnych kwestiach rozmawiali dzisiaj uczestnicy 6. edycji konferencji Wiedza, Komunikacja, Działanie, która odbyła się na naszym wydziale. Kiedy zerknęłam, drodzy Państwo, do programów konferencyjnych nie tylko naszej konferencji, ale też wcześniejszych organizowanych jeszcze przez Międzynarodową Szkołę Dziennikarstwa, zawsze tym tematem przewodnim był rynek mediów od samego początku. Więc na te 25 lat uhonorowaliśmy również i ten temat. Konferencje takie jak ta w Krakowie wpisują się w mapę konferencji medioznawczych o największym znaczeniu w Polsce. Co one dają? Utwierdzają nas, że nasza dyscyplina rozwija się znakomicie, że reagujemy elastycznie na nowe wyzwania stojące przed badaczami procesów komunikacji społecznej. Powodują też, że studenci z większym zainteresowaniem podejmują te tematy, które rezonują społecznie, a wiążą się z mediami. Ta konferencja od samego początku była pomyślana w ten sposób, aby integrować środowisko w czasach, kiedy dyscyplina się krystalizowała oraz aby dokumentować rozwój tej dyscypliny. My dzisiaj nie musimy za bardzo martwić się o przyszłość tej dyscypliny, gdyż ona jest instytucjonalnie bardzo pięknie zabezpieczona. Nic nie wydarzyłoby się tutaj, gdyby nie nasi uczestnicy. Jesteśmy wdzięczni nie tylko za to, że Państwo przyjeżdżacie, ale także za to, że współdziałacie Państwo z nami także tworząc publikacje. Seria Wiedza, Komunikacje, Działania, te pozycje, które powstały na skutek konferencji, to przede wszystkim dynamika przemian w mediach, komunikowanie interdyscyplinarne, komunikowanie w procesie zmian i nowa rewolucja. Bardzo ważne jest komentowanie funkcjonowania mediów, ponieważ przez to pośrednio wpływamy na ich jakość. A wszystkim nam zależy na powróceniu do modelu dziennikarstwa jakościowego.